u nas chemska, Maryjo nasza, tyluż łaskami sławiona. Wraz z małżonką, burmistrza miasta i gminy Skępe,
pana Piotra Wojciechowskiego, prezesa firmy Gazprom Polska Sylwestra Śmigla z małżonką, wszystkich członków i sympatyków Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego z wielu miejscowości w Polsce, współorganizatora dzisiejszych wydarzeń, przewodniczącego okręgu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana z Torunia Piotra Hoffmana wraz z przewodniczącą oddziału w Rypinie Zenobią Rogowską, dyrektora Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie Andrzeja Czankowskiego i w końcu naszego zacnego sąsiada, dyrektora zespołu szkół Jerzego Rzekońskiego wraz z przedstawicielami młodzieży, która tutaj przyszła, aby uczestniczyć w naszym cyklu. I was wszystkich, kochani, którzy przybyliście z bliska i z daleka, aby w tej naszej dzisiejszej uroczystości uczestniczyć, zapraszam teraz do wspólnej modlitwy. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Boga Twego, czy to głęboko w czy to wysoko w górze.
Lecz Achaz odpowiedział: nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz: słuchajcie mnie, wdowo Dawidowy, czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Pan odpocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Oto Słowo Boże. Czcigodni współbracia w kapłaństwie i w zakonie,
siostry zakonne, zaproszeni goście, umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Kiedy wyjdziemy ze skępskiej świątyni i skręcimy w kierunku kurganów, zaraz z prawej strony, w pierwszym przejściu, wmurowane są krochy profesora Jerzego Pietrkiewicza, wybitnego polonisty, założyciela Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie w Londynie, wybitnego językoznawcy, tłumacza i poety. Tam też wyryty w kamieniu jest jego wiersz, który rozpoczyna się od słów: z jeziora na jezioro, z kępy na kępę, pogańskie skępy. Aleś je ochrzciła uśmiechem, panno pochylona nad grzechem. Wiersz ten kończy się niezwykłą modlitwą. Aniele Boży, stróżu mój, którego nie znam z twarzy i z imienia, Ty zawsze przy mnie stój na urwistą odległość sumienia. Kochani, Matka Boża Skępska i nasz Anioł Stróż, zgodnie ze słowami profesora, powinny, mają nas strzec na urwistą odległość sumienia. Bo sumienie to niezwykle ważna rzecz dla każdego człowieka. Kiedy o nim zapominamy, zaczynają dziać się rzeczy straszne. Sumienie, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, to najtajniejsze sanktuarium spotkania człowieka z Bogiem. Sumienie nie jest wymyślone przez człowieka, bo przecież podpowiada człowiekowi czasem rzeczy, których by nie chciał słyszeć. Ale sumienie to bardzo delikatny dar od Pana Boga. Tak łatwo je zniekształcić, tak łatwo je zagłuszyć, tak łatwo doprowadzić je do śmierci. Dlatego tak ważne są słowa tego wiersza, by Matka Boża Skępska czuwała nad nami i nad naszym sumieniem. Pozwólcie, że przeczytam taki fragment wyznania młodego człowieka, który z goryczą pisał tak: Panie, przed tą figurką Matki Bożej jako dziecko śpiewałem z innymi majówkę. To był piękny czas. Byłem ministrantem i mama bardzo się z tego cieszyła. A potem spotkałem kolegów i koleżanki. Szybko nauczyłem się kląć, pić, kraść, palić trawkę, uprawiać wszelkie rodzaje seksu. Nauczyłem się nienawidzić matki, księży, kościoła, ludzi uczciwych. To był mój nowy świat. Do domu wracałem tylko na noc, aby się wyspać. Tej nocy świecił księżyc, kiedy zbliżałem się do kapliczki. Wyrwałem z płotu sztachetę i rozbiłem figurkę. Wyładowałem moją złość, musiałem odreagować. Potem poszedłem do domu i położyłem się spać. Rano zdumiała mnie cisza. Zawsze słyszałem matkę krzątającą się po domu. Przygotowała mi śniadanie. Wstałem i poszedłem do niej pokoju. Leżała nieprzytomna. Wezwałem pogotowie. Stwierdzono zawał. Po trzech godzinach zmarła się tak. Ludzie dużo mówią o śmierci mojej matki, a jeszcze dużo więcej o zniszczonej figurce. Może to zbieg okoliczności, a może ja nie potrafię nic powiedzieć, milczę. Robię rachunek sumienia z tych lat. Jednego tylko nie wiem.
Czy tamtej nocy rozbiłem figurkę, czy zabiłem matkę? Panie, tak bym chciał zaśpiewać Mariuszkę, a nie mogę. Czy moje serce kiedyś ją jeszcze zaśpiewa? Najrośli żyjemy w świecie, w którym niestety wartości, które kształtowały naszą kulturę, naszą cywilizację, nasz sposób zachowania, a przede wszystkim nasze sumienie, często odchodzą do lamusa. Ale tak jest w przyrodzie, że przyroda nie znosi pustki, że na to miejsce coś musi przyjść. I niestety często tę pustkę zapewnia coś, co nie daje człowiekowi ani rozwoju, ani szczęścia. Z takim strasznym smutkiem przeczytałem tegoroczne statystyki. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w tym roku w Polsce było 12 tysięcy prób samobójczych. Połowa z tego niestety udana. Że we Francji na 3 zgony młodych ludzi jeden z nich to samobójstwo. Jeden z samobójców we Francji, Michel, napisał taki krótki list. Nie rzuciła mnie dziewczyna. Nie miałem zawodu miłosnego. Ale odbieram sobie życie, bo nie widzę jego sensu. Patrząc na życie dorosłych, którzy kręcą się tylko wokół pieniędzy, dóbr materialnych, a wyrzucili z życia wszystko to, co duchowe, to nie chcę tak żyć. Nie wierzę w Boga, a więc to życie nie ma sensu. Najdrożsi w Chrystusie Panu, bracia i siostry, przed takim właśnie bezsensem, przed taką rozpaczą, może obronić nas tylko Pan Bóg, wiara i Matka Boża. Mamy to szczęście, że mieszkamy w niedalekiej odległości tak pięknego wizerunku. Przyznam się, że uważam go za jeden z najpiękniejszych wizerunków, jakie są na świecie, a w moim osobistym odczuciu nie widziałem nigdy piękniejszego. Może jest to subiektywna ocena, ale Matka Boża Skępska roztacza wyjątkowy urok na tych, którzy tutaj do niej przychodzą i w nią się wpatrują. Ona może i chce uratować nas z różnego rodzaju trudnych sytuacji. Tu znów odwołam się do innego przykładu. Było to w Stanach Zjednoczonych, w Cincinnati. Mężczyzna, Jim, wsiadł do samolotu, by wrócić do domu. Samolot po malutku wypełnił się pasażerami i w pewnym momencie w korytarzu samolotu zobaczył dwie zakonnice w białych kapitach z błękitnymi oblamówkami. Poznał twarz jednej z nich, była pomarszczona, a oczy przenikliwe, pełne miłości. Uświadomił sobie, że będzie leciał samolotem z Matką Teresą z Kalkuty. Tak mu się Boże szczęściło, że siostry zakonne siadły obok niego. Kiedy samolot wystartował, siostry wyjęły różańce i rozpoczęły modlitwę. Zauważył, że te różańce mają kolorowe paciorki, każdy dziesiąty był innego koloru. Później Matka Teresa wytłumaczyła mu, że każdy dziesiątek symbolizuje inny kontynent, a ona, odmawiając różaniec, modli się za biednych i umierających z wszystkich regionów świata. Siostry rozpoczęły swoją modlitwę, a Jim, choć twierdził, że był katolikiem raczej chłodnym, do kościoła chodził tylko od wielkiego dzwonu i tak naprawdę to bardziej z przyzwyczajenia niż z wiary,
ale widząc tą pobożną modlitwę, jego usta same ustawiały się na modlitwę. Kiedy samolot osiągnął odpowiedni pułap, a siostry skończyły modlitwę, matka Teresa zapytała go, czy często odmawiasz różaniec? Ze wstydem powiedział, raczej nie, to teraz będziesz odmawiał. I włożyła mu w ręce swój różaniec. Kiedy samolot wylądował i na powitanie jego wyszła jego żona Ruth, popatrzyła do jego ręki i pyta, co ty tam tak ściskasz w ręce? Co to jest? Wtedy opowiedział jej swoją historię. Swoją przygodę podróży z matką Teresą. Mówi, że wydawało mi się, że siedzę obok siostry Boga. Po kilku miesiącach odwiedzili swoją przyjaciółkę Connie. Ze smutkiem powiedziała im, że była niedawno u lekarza. Coraz gorzej się czuje. Zdiagnozowano u niej raka jajników. Wyniki są bardzo gorące i lekarze nie wróżą jej zbyt dobrze. Wtedy Jim sięgnął do kieszeni, wyjął różaniec Matki Teresy z Kalkuty i dał swojej przyjaciółce. Mówił, noś ją ze sobą. I chociaż ona nie była katoliczką i nie umiała odmówić odmawiać różańca, ale jak to się mówi w polskim przysłowiu, tonący brzydki się chwyta, wzięła ten różaniec, słysząc, że jest on od Matki Teresy z Kalkuty. Po roku znów Jim i Ruth spotkali swą przyjaciółkę Connie. Była szczęśliwa. Operacja się udała, chemioterapia wyszła pomyślnie. Teraz jest zupełnie zdrowa. Oddając Jimowi różaniec, powiedziała, nie rozstawałam się z nim ani na chwilę. Cały czas miałam go przy sobie. Po kilku miesiącach znów przydarzyła się kolejna smutna sytuacja. Siostra Ruth, żony Jima, rozwiodła się z mężem. Wpadła w depresję. Nie mogła pogodzić się ze swoimi życiowymi kłopotami. Jim znów dał jej różaniec Matki Teresy. Przez chwilę było ciężko, ale po kilku miesiącach znów i ona ułożyła sobie życie. W jakiś sposób pogodziła się z tą trudną sytuacją i oddając różaniec Jimowi powiedziała, wisiał cały czas na poręczy mojego łóżka. Kiedy w nocy nie mogłam spać w depresji, brałam go do ręki i czułam się, jakby trzymała za rękę najlepszego przyjaciela. Znów po jakimś czasie Jim odebrał telefon. Ktoś słyszał o różańcu i prosił go, żeby mu go pożyczyć, bo matka kobiety, która dzwoniła, jest w śpiączce, leży w szpitalu i nie może skończyć. Widać, że okrutnie cierpi. Jim pożyczył różaniec. Za kilka dni dostał go z powrotem. Kobieta opowiadała, zaniosła różaniec na mnie. Co mówią pokłóni ludzie? Powiedziałam jej, to różaniec Matki Teresy z Kalkuty. Gdy go weźmiesz, będziesz mogła spokojnie odejść do domu ojca. Kiedy włożyła w ręce matki różaniec, jej twarz wypogodniała. Stała się jakby o wiele lat młodsza. Uśmiechnęła się i po kilku minutach już nie żyła. I tak Jim opowiada, że ten różaniec teraz pędruje z rąk do rąk. I ludziom przywraca nadzieję. Odbudowuje ich na powrót wiarę, nadzieję, miłość, życzliwość do siebie nawzajem. Najprościej matka może skępska, patrzyła na przyjaciela, ale zawsze trzyma na swych rękach zawieszony różaniec. I ona nam też podaje go, byśmy nim zapewniali pustkę naszego sumienia. Byśmy nie wyrzucili z naszego życia tego, co najważniejsze.
Święty Augustyn mówił, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg jest twórcą człowieka. I tylko On wie, co dla człowieka jest dobre i co może przynieść mu prawdziwe szczęście. A że Pan Bóg człowieka kocha i to kocha go miłością bezwarunkową, miłością najwyższą, najpiękniejszą. I nikt nas nigdy tak nie kochał i kochał nie będzie, jak kocha nas Pan Bóg. Dlatego naprawdę szczęśliwy może być tylko ten, kto spocznie Panu Bogu, kto Panu Bogu zaufa, kto w Nim znajdzie swoją nadzieję. Kochani, patrzę na zegarek. Trzeba już kończyć, ale pozwolę sobie na koniec przypomnieć jeszcze jedną historię, którą może już słyszeliście. Ja ją opowiadałem na gorąco. Wydarzyła się ona, nie pamiętam, to 2002 czy 2003 rok. Byłem wtedy tutaj hrabianem. Była to sobota przed Wielkanocą. Akurat ja w dyżu i na Krużgankach święciłem pokarm. Podeszła do mnie dziennikarka telewizyjna i mówi: proszę ojca, chciałam zamówić mszę świętą i złożyć świadectwo cudu. Zaprosiłem ją do zakrystii i ta dziennikarka mówi: proszę ojca, tutaj w sklepie była chrzczona. Moja mama dała mi w prezencie taki maleńki wizerunek Matki Bożej Skępskiej. To był taki ceramiczny medalion z płaskorzeźbą Matki Bożej Skępskiej w płaszczu, tym koronacyjnym. Mówi: proszę ojca, trochę odeszłam od Pana Boga. W ostatnich latach nawet przestałam praktykować, przestałam się modlić. Ale ten wizerunek Matki Bożej zawsze nosiłam w torebce. Jechałam na ulubiony reportaż i nie wiem, czy to przez moją nieuwagę, czy przez nieuwagę kierowcy z naprzeciwko, w pewnym momencie zauważyłam, że jadę prosto na czołowe zdarzenie. Ponieważ ostatnio daleko odeszłam od Pana Boga i nie myślałam ani o Panu Bogu, ani o Matce Bożej, nie modliłam się, nie wołałam o pomoc. Ale w momencie zderzenia zobaczyłam wyraźnie Matkę Bożą Skępską, jak przykryła mnie swoim płaszczem. Kiedy odzyskałam w szpitalu przytomność, lekarze byli zdumieni, że żyję, że nie miałam poważnych obrażeń. Kiedy zobaczyłam mój samochód na parkingu policyjnym, jak był zmasakrowany, też nie mogłam uwierzyć, że nic mi się nie stanie, że przeżyłam. W torebce, w której miałam bardzo czułe przyrządy reporterskie, kamerę, dyktafony, mikrofony, nic nie uległo zniszczeniu, tylko ten maleńki wizerunek Matki Bożej Skępskiej pękł na pół i pokazała mi go na swojej dłoni. Mówi: proszę ojca, jestem pewna, że to właśnie Matka Boża w czasie wypadku ukryła mnie swoim płaszczem. Miałem to szczęście za kilka miesięcy poświęcić figurę Matki Bożej Skępskiej, bo duży Jozła, a znów za kilka miesięcy zaprosiła mnie do siebie koło Warszawy, przed jej domem jednorodzinnym, poświęcała kaplicę poświęconą Matce Bożej Skępskiej. Najdrożsi, w tym czasie trudnym i ciężkim, i to nie tylko z powodu COVID-u, ale z powodu tego nihilizmu, z powodu tych różnego rodzaju ideologii, z powodu tej pustki i różnych uzależnień, które dopadły nas wszystkich, jedynym ratunkiem jest nasza wiara, miłość do Pana Boga i odnowienie swojego sumienia. A najpiękniej do Pana Boga i pomaga odnowić sumienie właśnie Matka Boża. Ta Matka Boża Skępska, która otacza nas wszystkich opieką, która nas kocha i chce, byśmy powrócili do jej Syna. Amen.
Módlmy się za wszystkich wierzących Chrystusa, aby za przykładem Maryi niestrudzenie rozważali Słowo Boże i wprowadzali je w czyn. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby pod opieką Maryi wierni pozostawali jej opiece i jej budowali na jej wizerunku przyszłość. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za nasze wszystkie rodziny, aby zawierzyły się każdego dnia Matce Zbawiciela, uczyły się od niej miłości, zupełnego zaufania Panu Bogu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za wszystkich chorych, cierpiących, aby doświadczali czułej opieki Matki Bożej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za wszystkich pielgrzymujących do tego sanktuarium, aby otrzymali łaski, o które z ufnością proszą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za nasze tu zgromadzenie eucharystyczne, abyśmy dawali czytelne świadectwo o Panu Bogu i Matce Najświętszej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Chwała Ojcu i Synom i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. Jeden chleb odmienia się w Chrystusa ciało. Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino z naszych krwi. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich
razem z nimi wołając: Święty, 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 Panie Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoją. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkich świętości. Za słowo skierowane do nas.
Do domu matki przychodzi się, aby prosić i dziękować, ale przychodzi się również po to, aby odbierać nagrody. Korzystając ze sposobności, że są z nami członkowie Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego i sympatycy tego towarzystwa, korzystając z okazji, że wśród nas jest honorowy członek tego towarzystwa, jeden i drugi, ale jeden z nich ma piękny jubileusz 75-lecia narodzin dla Pana. Narodzin dla Pana w pełni. Chcę imieniem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego złożyć jak najpiękniejsze, jak najlepsze życzenia, przede wszystkim doczekania najpierw złotego jubileuszu kapłaństwa za 2 lata, a potem kolejnego jubileuszu kapłaństwa, 75-lecia kapłaństwa. Chcę te słowa skierować do czcigodnego księdza prałata, kustosza rybińskiej fary, honorowego członka Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego, księdza prałata Tadeusza Zabornego. Księże prałacie, proszę przyjąć od nas, od towarzystwa, ale także w łączności z katolickim stowarzyszeniem Civitas Christiana, od przewodniczącego zarządu okręgu w Toruniu, od przewodniczącej oddziału rybińskiego, nasze słowa wdzięczności i podziękowania. To niech Bóg będzie uwielbiony i Jego
i nasza niebieska Matka Maryja, który zawsze był dzieckiem, zawsze wielkim czcicielem, aczkolwiek nie afiszowałem się nigdy tym. Usłyszałem tyle przemiłych słów wypowiedzianych pod moim adresem przez pana profesora czy pana przewodniczącego Cyrila Sebastiana. Chciałem za to wszystko bardzo serdecznie podziękować. Najpierw do wszystkiego Towarzystwu Naukowemu z panem profesorem Mirosławem Krajewskim, wszystkim członkom Katolickiego Stowarzyszenia Cyrila Sebastiana na czele z panem Piotrem Hoffmanem, panią Zenobią, przewodniczącą Koła w Lipinie. Dziękuję ojcom Bernardynom, kapłanom i wszystkim, panu posłowi, wojewodzie i wszystkim tym, którzy zgromadzili się na naszej wspólnej modlitwie, byśmy uwielbiali naszą niebieską Matkę, by ona opiekowała się nami. Wszystkim serdeczne uczucia. Teraz na zakończenie przysięgi przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Na powietrze.
Yeah.